Projekt Tubing to jest projekt muzyczno-taneczno-jazzowo-rockowo-frankowy. Znakomitą muzykę napisał wybitny kompozytor krakowski Joachim Menzel, pianista i kompozytor-aranżer. Próbujemy, jesteśmy w trakcie prób muzycznych. Ja jestem szalenie zadowolony z tych młodych ludzi, którzy uczestniczą w projekcie, ponieważ to znakomicie improwizują, a trzeba powiedzieć, że utwory są tak skonstruowane, że duże są partie instrumentalne, improwizowane. W związku z tym dzisiaj jeszcze mamy dodatkową próbę i dzielimy te kompozycje na partie wokalne, partie instrumentalne, gdzie będą właśnie improwizacje, a więc aby dobrze zaimprowizować, ci młodzi muzycy muszą dobrze grać. Oni są już faktycznie takimi bardzo młodymi jeszcze, ale już artystami, ponieważ kompozycje Joachima Menzela moim zdaniem są wybitne, artystyczne. Nawet jeśli to będzie muzyka fusion, a więc taka mieszanka jazzu i rocka, to naprawdę będzie to bardzo atrakcyjne. Wiersze, które wybrano do tego projektu, a więc teksty właściwie piosenek, są niezwykle trudne dykcyjnie, okazało się, bo rozmawiałem z naszymi młodymi wokalistkami, które są znakomite, naprawdę śpiewają jazz i muzykę fusion i bluesa, ale często śpiewają po angielsku, natomiast po polsku, z takim naszym typowym dla języka trudnymi wyrazami, a to mimo z tego, co pamiętam, lubił właśnie takie zbitki słowne, aż dziwne, prawda? Sam teraz mówię dykcyjnie, tak jakoś specjalnie, w sposób wyrafinowany, ale tak, właśnie trzeba będzie to śpiewać i zobaczymy na pierwszych próbach. Na pewno pozwoli to rozwinąć dykcję właśnie każdego wokalisty, który jest w tym projekcie zaproszony.